Dzień dobry Państwu, Kaszmelenda Witam serdecznie w magazynie edukacyjnym, a razem ze mną dzisiaj dwie szacowne niewiasty. Jedna z zaprzyjaźnionej instytucji z Biblioteki Pedagogicznej, Katarzyna Walczek, witam serdecznie. Witam. I Emilia Szwarc z mojego rodzimego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Dzień dobry. E, dziewczyny, zaprosiłem Was e, dlatego, że wpadłyście na pomysł, żeby nagrywać podcast. Podcast o nazwie Mamy do pogadania. O czym będzie ten podcast i czy jeszcze ludziom chce się gadać? Z pewnością chcemy rozmawiać. Jest taka konieczność, jest taka potrzeba, jest taka chęć. Będziemy rozmawiać o naszym mieście, o Radomiu, o przyszłości Radomia, o wizji regionu. I założyliśmy sobie otwartą formułę tego podcastu, a to znaczy, że do rozmów będziemy zapraszać przedstawicieli różnych środowisk społecznych, zarówno młodych, zarówno młodzież jak i dorosłych. I na pierwszy ogień pójdą właśnie młodzi. Pierwszy cykl będzie poświęcony Młodzieżowej Radzie Miasta Radomia. Będziemy tu ostro przepytywać młodych o ich plany, o to, czy czują się słyszalni, czy czują się sprawczy, czy czują, że mają przestrzeń do wymiany doświadczeń, do działania, jak im się współpracuje z samorządami uczniowskimi. A jest okazja do tego, żeby z nimi porozmawiać. Oczywiście jest okazja, bo właśnie w tym roku Młodzieżowa Rada Miasta Radomia wchodzi 30-lecie swojego istnienia, a zresztą jest jedno starszych rad młodzieżowych w Polsce. Dokładnie, nawet najstarszą, najstarszą. Miałem przyjemność być marszałkiem Parlamentu Młodzieży, bo tak nazywała się pierwotnie e, ta instytucja. Tytuł Mamy do Pogadania sugeruje, że e, tak jest przewrotny, O sugeruje tak jakby ktoś był wzywany na dywanik. Będziecie wzywać na dywanik? No tak, tak, będziemy wzywać na dywanik, tak e, no, Na dywanik, <laughs> tak, ale będzie to rozmowa prowadzona raczej w przyjaznej i pogodnej atmosferze, e, bo tak naprawdę to ja i Katarzyna e, pół żartem, pół serio mówiąc Robimy to z pobudek egoistycznych. No, ale możesz rozwinąć? <gadanie> Oczywiście. Robimy to dlatego, że lubimy poznawać ciekawych ludzi, lubimy z nimi rozmawiać i chcemy ich do tego zachęcić. Taką formułą mamy do pogadania, w sensie nie możecie nam odmówić, kiedy was zapraszamy. Czy to jest też metoda na to, żeby promować radom? No, jak najbardziej, bo będą to ludzie, którzy są zaangażowani w działania na rzecz Radomia. Przede wszystkim młodzi, od których będziemy czerpać energię, entuzjazm, zaangażowanie, bo też chcemy pokazać, że w Radomie mieszkają fantastyczni ludzie. A czy nie jest tak? Ja tutaj zawsze muszę wlać troszeczkę do tej beczki miodu łóżkę dziegciu, Czy to nie jest tak, że oni mieszkają, póki nie osiągną pełnoletności, później uciekają już nie wracają? No nie jest tak, bo nawet sam przewodniczący y, Młodzieżowej Rady Miasta, który będzie naszym gościem już niedługo, y, udzielając wywiadu, y, powiedział, że chciałby i zależy mu na tym, i tak też działa Młodzieżowa Rada Miasta, żeby zachęcić młodych ludzi jednak do tego, żeby zostali, zostali tutaj i mm -hmm. działali na rzecz Radomia. No my zostaliśmy, jesteśmy. Ja serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do oglądania naszej konkurencji. <laughs> Już wkrótce, kiedy będzie można obejrzeć pierwszy odcinek? Już w marcu będą Państwo mogli usłyszeć, zobaczyć ten odcinek. A ten premierowy odcinek będzie szczególny, bo będziemy gościć panią prezydent Katarzynę Kalinowską, która jest jedną z inicjatorek Młodzieżowej Rady Miasta Radomia. Także szukajcie nas wszędzie. Tak. A będzie to już 14 marca? Będzie na, będziemy nagrywać mm. i pewnie wkrótce też gdzieś będzie można znaleźć. No, szukajcie No właśnie, wszędzie. gdzie można, gdzie tak można tak. znaleźć? Będziecie na jakichś platformach specjalnych czy koncentrujecie się na YouTube? na Facebooku. Na Facebooku, mm. na YouTubie. Wszędzie, gdzie będzie można Bo, <grym> tak. publikować i wszędzie, gdzie i ben, promować, promować Radę. Zatem i jeszcze raz zapraszam. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Do, Dziękujemy, zobaczenia. do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. A w drugiej części programu porozmawiamy o zmianach w prawie, które dotyczą zasadniczo szkół, ale jak się okazuje nie tylko, a są to duże zmiany związane ze wprowadzeniem tak zwanych standardów ochrony małoletnich. A o tym porozmawiamy z Janem Sobolewskim, pedagogiem, byłym dyrektorem, byłym pracownikiem kuratorium oświaty. No, generalnie człowiekiem instytucją, jeżeli chodzi o kwestie związane z edukacją. Witam Cienku. Witam. Powiedz nam, czym są te standardy ochrony małoletnich i po co to w ogóle zostało wprowadzone. Czy znaczy, są to generalnie zasady, które są po to, po to chcemy je stworzyć, po to chcemy je wdrożyć, żeby w danej instytucji, tak jak powiedziałeś, to nie tylko szkoły, ale wszystkie instytucje, które mają kontakt z dzieckiem w różny sposób, yy, mają te zasady spowodować, że dziecko będzie w nim bezpieczne. Wszyscy wokół będą wiedzieli, jak z tym dzieckiem postępować, jakie zasady w relacjach chociażby kontaktów fizycznych, które są nieraz nieodzowne. Te zasady również mają być znane dla wszystkich. W przypadku szkoły będą to nauczyciele, rodzice. Generalnie wszyscy będziemy wiedzieć, jak mamy ze sobą postępować i co mamy robić. Czyli w hotelu także. W hotelu na basenie. W hotelu, hotelu na basenie, w instytucjach kościelnych, w instytucjach oświatowych. Generalnie również w instytucjach, które świadczą usługi turystyczne, a więc przewozowe. Tam, gdzie jest dziecko. No to dziecko w zasadzie można powiedzieć jest wszędzie. Czy nie dojdzie do tego, że no, niektóre instytucje nawet nie będą podejrzewały, że są zobowiązane do tego, żeby taki dokument posiadać i nie będą go posiadały, na przykład u fryzjera? I to jest właśnie problem, bo wiele z tych instytucji nie ma świadomości, co, co jest przed nimi i jakie działania trzeba teraz podjąć. Jesteśmy przygotowani do tego, że ciągle nam wymyślają jakieś zmiany. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, po co to wszystko? Czy rzeczywiście jest tak, że. Y, y, dobrostan y, ucznia, dobrostan dziecka da się zapisać w przepisach i czy te przepisy będą realnie w stanie e, kogokolwiek ochronić? Bo wiemy, że, e, że te przepisy powstały e, po, tym, e, po tej tragicznej śmierci e, Kamilka zdaje się i e, gdzie został on zakatowany właśnie przez najbliższych, więc e, czy, e, czy tego rodzaju przepisy nie będą po prostu takim listkiem figowym usprawiedliwiającym tylko i wyłącznie, że państwo coś zrobiło, a de facto niewiele zmienią? Czy rozdzielamy dwie rzeczy. To, za co, na co my mamy wpływ jako instytucja szkolna, i to, na co ma wpływ państwo poprzez instytucje MOPS, sąd rodzinny, policja. Skupiamy się na nas. Nie. Jestem gorącym orędownikiem wdrażania standardów, a więc wszystkich tych dokumentów w szkole ze względu na to, że jeżeli podejdziemy do tego w takiej filozofii, o jakiej chociażby fundacja mówi, bo ustawodawca określa nam to bardzo prosto. Pisze nam, co standardy powinny zawierać. Jest to chyba cztery podpunkty. Reszta należy absolutnie do nas. Czyli rozumiem, że powinniśmy tak budować. Te zapisy, żeby nie krępować sobie rąk, nie wprowadzać sztucznej biurokracji tak. czy po prostu zbyt surowych zapisów, bo między innymi kwestia jest tutaj kontaktu z osobami małoletnimi za pomocą komunikatorów internetowych. Sam przyznam się szczerze, jako nauczyciel, wielokrotnie korzystałem z takiej formuły, ponieważ po pierwsze jest szybsza, po drugie moi uczniowie, no już to byli uczniowie szkół średnich, ale nadal niepełnoletni, szybko Odpowiadali, do wszystkich docierało przy jednej wiadomości i dużo lepiej to działało niż w przypadku dziennika elektronicznego. I, I to trzeba nie wylewać dziecka z kąpielą. My nie tyle mamy opracować, my mamy najpierw zrobić audyt o Boże, duże słowo mamy zrobić remament naszych dokumentów, które w ogóle posiadamy w szkole. A więc wszystkie procedury, zapisy w statucie, w jakichś regulaminach, mamy to najpierw zobaczyć, co tam mamy, złączyć to do jednego dokumentu, który będzie polityką, mamy właśnie zrobić taki dokument, który, takie działania, które jesteśmy w stanie zrobić, które powinniśmy zrobić. In, inne są działania w przedszkolu, inne są w szkole podstawowej, szkole średniej, inne są jeszcze w żłobkach. W każdym bądź razie jest to na pewno dokument, który ma być indywidualny, jego się nie da. Skopiować, skopiować. Jeśli są firmy, które proponują nam opracowane standardy, to ja nie mówię, że jest to złe, ale trzeba wziąć te standardy i grupą roboczą tą szkole dopasować do swoich sytuacji, do swoich realiów. No, jeśli chodzi o szkołę, rzecz prosta, jest MSCDN, są inne ośrodki doskonalenia nauczycieli, my się tym zajmujemy. Co w momencie, jeśli na przykład jestem właścicielem pensjonatu małego albo jakiejś szkoły języków obcych czy no, nie wchodzącego stricte w system oświaty punktu, który ma kontakt z dziećmi. czym mogą się zwrócić chociażby do ciebie jako do doradcy metodycznego o pomoc czy do naszego ośrodka? Mogą się zwracać, ale polecałbym również Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. To jest... Chyba w tej chwili jedyna taka instytucja, która po pierwsze ma ogromną tradycję co do ochrony dzieci, a po drugie, bardzo moim zdaniem, ładnie to opracowała i opisała. I tam również na ich stronie znajdują się materiały co do tego typu instytucji. Natomiast my oczywiście jesteśmy otwarci, zapraszamy, możemy się zastanawiać. I tutaj na tych otwartych drzwiach stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Moim i Państwa gościem był Jan Sobolewski, pedagog, tak jak już mówiłem, doradca metodyczny, były dyrektor Skarbnica o, o, o. Wiedzy odnośnie, odnośnie pracy w szkole. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję bardzo.